Cześć Wam wszystkim. Jestem Lego Hero Polska i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam multipak, pak z kartami Lego Ninjago, seria czwarta z łowcami smoków. Zapraszam Was do oglądania. Dostajemy tutaj dwie karty takie złote i pięć opakowań, zeszytek z pięcioma kartami. Na tej takiej karcie pod tymi złotymi kartami możemy dostrzec takiego fajnego ognistego smoka. Ale przejdźmy już do kart. Dostajemy tam taką właśnie stertę kart i ja Wam je szybko pokażę i powiem Wam błędy, które popełniłem w poprzednim odcinku z gazetką. Taka złota karta, możecie sobie czytać. Skyem i z Mortką. Lloyd. Heavy Metal. I tu popełniłem właśnie błąd. To nie są jakieś takie, jak mówiłem, układanki. Znaczy trochę są, ale to są pojedynki. Trochę poczytałem i już mniej więcej wiem. Dalej Pytor. I o kolejnym rodzaju się też dowiedziałem. Zobaczcie, jakie to jest fajne. I jeszcze tam jest tak dalej jedna karta jeszcze ułożona ze smokiem błyskawicy, czyli zwiastunem burzy. I właśnie a propos tych kart, to są takie jakby kropki błyszczące. No tych kart jestem jeszcze niepewien, ale to nie są błyszczące. Bo one tak tylko chyba przyświetlę trochę te kropki. Jest cienia, tak samo z kropkami. Arkidikus. Mam jego figurkę, ale nie znam jego imienia. I właśnie mam kilka takich postaci z tymi, widzicie, kropkami błyszczącymi. Tu już postać z synów Garmadona, taki pokrótnik. Nie, to no nieważne. Drużyna łowców smoków z gazetki. Samurai X. Żelazny Baron. Ten z nowych zestawów motocykl Kaja. Zain Smoczy Mistrz. Jay Smoczy Mistrz. Oddech błyskawicy, bez nóg, lodowy oddech, kickboxing, atak Spinjitzu Kaja, jeszcze Wam nie pokazałem, Ninjago Lloyd, atak Spinjitzu Jaya i część układanki z łowcami smoków, tak wygląda tyłona, to tak idzie chyba ulicę. Ninjago City, jeżeli się nie mylę, ale raczej się nie mylę. Najfajniejsza, moim zdaniem, słuchajcie, to jest chyba ta. Bardzo chciałbym do niej znaleźć drugą część, bo jeszcze nie wiem, jak to by wyglądało. Znaczy, było w gazetce pokazane, ale chciałbym to tak, wiecie, na żywo zobaczyć. Zobaczcie, jak to fajnie tak wygląda. Jeszcze sobie może kupię album, w którym będzie właśnie taka duża ultrakarta z Jayem. Ale podsumowania jakiegoś nie będę robił, bo nie wiem nawet co podsumowywać, więc powtórkę chyba mam jedną, znaczy tutaj jej nie mam, ale mam jeszcze jedną stertę z kartami i właśnie tam jest ta jedna powtórka. To chyba był Smoczy Mistrz Jay, coś takiego. Ja się z Wami żegnam i do następnego odcinka. I pa, Narka!